I uprzejmie proszę, aby zwolennicy pana Tuska i Platformy Obywatelskiej nie mówili nam, naprawdę nie nam, że wskazywanie na to jest działaniem przeciwko polskiemu patriotyzmowi, racji stanu, państwu polskiemu. Bo dochodząc do prawdy, ratujemy rację stanu i ratujemy państwo polskie. Bo działając na rzecz kłamstwa, oni państwo polskie niszczą. I ta sprawa musi być postawiona absolutnie jasno. Absolutnie jasno. Jeżeli dzisiaj próbuje się ze strony rządu pana Tuska i samego pana Tuska, a także ze strony organów prokuratury, prześladować i tępić, ścigać tych, którzy dochodzą do prawdy, a równocześnie pan minister Kwiatkowski, minister sprawiedliwości, w sposób absolutnie bezprawny, łamiąc bezczelnie, cynicznie na oczach setek tysięcy ludzi w internecie, urządza sobie sesję ze zebranymi dziennikarzami w świetle Jupiterów, podczas której odsłuchuje czarne skrzynki, nie mając do tego żadnych uprawnień. Żadnych. To co to znaczy? Że są równi i równiejsi. Że człowiek, który to zrobił, który powinien natychmiast być zdymisjonowany i zostać mu powinien postawiony zarzut bezprawnego dostępu do akt prokuratorskich. Przecież on do tego nie ma żadnego prawa dostępu. A on demonstruje, że jest ponad prawem. A równocześnie ściga się, nie wiem, Gazetę Polską, Rzeczpospolitą czy inne pisma za to, że po wielkich, wielkich staraniach gdzieś udało im się uzyskać fragmencik drobny z czyichś zeznań czy czyichś informacji i wydrukowanie tego jest powodem do wszczęcia działań prokuratury. No więc czy to jest praworządność? Czy to jest działanie przeciwko prawdzie? Przeciwko prawdzie. Działanie mające na celu, żeby nigdy prawda o tym, co naprawdę się zdarzyło, to rzeczywiście się zdarzyło pod Smoleńskiem, nie wyszła na wierzch. A co się zdarzyło naprawdę? Jak naprawdę wyglądały wydarzenia? Ciągle nasza wiedza na ten temat jest ułomna. Ciągle są olbrzymie obszary niewiedzy i niepewności. Ale o kilku rzeczach w imieniu zespołu mogę powiedzieć już na pewno. Nie są to żadne rewelacje. Problem tylko w tym, że jest to negowane lub zakrzykiwane, zaciemniane przez ten mainstream, jak to się ładnie mówi, przez ten główny nurt propagandy. Wiemy, że jest bardzo prawdopodobne niestety, że oni wystartowali z mapami, które mogły wprowadzać w błąd. Takie jest świadectwo i jak dotąd nie zostało ono w sposób odpowiednio skuteczny zakwestionowane. Poza innymi rzeczami chodziło o to, że dokumentacja, którą posiadali, wskazywała, że pas, próg pasa znajdował się bliżej lądującego potencjalnie samolotu, niż znajdował się naprawdę o 300 metrów. Tak wynika z analizy dokumentacji, jaką posiadali. Jak mówię, ta sprawa jest jeszcze badana. Nie chcę postawić kropki nad i, ale byłoby rzeczą niedopuszczalną, gdyby wiedza, którą rząd posiada od dawna, miała być ukrywana przed polską opinią publiczną. Ja chcę przypomnieć deklarację pana Seremeta z pierwszych dni, który powiedział, że byłoby karygodne, karygodne, gdyby opinia publiczna nie miała pełnego dostępu do tej wiedzy. A dzisiaj nie ma prawie żadnego, poza tym, co dowie się od blogerów, co dowie się z internetu, co dowie się z prasy takiej jak Gazeta Polska, co dowie się dzięki pracy naszej komisji. Po drugie, piloci polscy już w trakcie lotu byli systematycznie wprowadzani w błąd co do podstawowych informacji meteorologiczno-nawigacyjnych. Takim przejawem tego, do czego się przyznał pan Plusnin
bezpośrednio, czyli kontrolę lotu rosyjskiego, kontrolę lotu, było stwierdzenie, że widoczność w Smoleńsku na pasie jest 400-metrowa, gdy w istocie, mówił pan Plustin, było 800 metrów, ale ja ich chciałem zniechęcić do lądowania. No, wiecie państwo, tak można mówić w przedszkolu. Tak można mówić między chłopakami, którzy chcą sobie zrobić psikusa. Tak można mówić po dużej wódce, być może, chociaż Rosjanie znani są z bardzo mocnej głowy. Ale tłumaczenie przez kontrolera lotu, człowieka, który jest poddany szczególnej dyscyplinie i który w istocie decyduje o życiu lub śmierci tych, z którymi rozmawia, że on ich chciał zniechęcić, w związku z tym o połowę sfałszował informacje na temat widoczności na terenie lotniska, to jest jakaś zupełna aberracja. Oczywiście nie można wykluczyć, że to był wynik jego lub jego zwierzchnika, który siedział tam wtedy na wieży, rozmowy z centrum w Moskwie. Wiemy, że taka rozmowa miała miejsce. Wiemy nawet, jaki jest kryptonim miejsca, w którym rozmawiał. Logika. To jest kryptonim tego centrum dyspozycji lotami w Moskwie, z którym on prowadził rozmowę. Ale do dzisiaj prokuratura nie ustaliła, kto personalnie wydawał zezwolenie Plustinowi na to, żeby ten lot był dalej prowadzony tak, jak był prowadzony. Kto tam siedział w Moskwie i kto z Plustinem rozmawiał? Przecież to ktoś był z krwi i kości. To nie był automat. To nie była żadna enigma. Nie wiemy, kto to był. Nie wiemy, kto mu wydawał dyspozycję. Nie wiemy, dlaczego ta osoba miała go namawiać, żeby zgodził się na lądowanie tego samolotu. Prawo rosyjskie jest wbrew pozorom nieprawdopodobnie precyzyjne. Nieprawdopodobnie precyzyjne, zwłaszcza prawo lotnicze. I mówi ono bardzo jasno. Są dwie ustawy rządu rosyjskiego, uchwały w istocie i wydane na podstawie tych uchwał rozkazy ministra obrony i transportu, które regulują poruszanie się statków powietrznych w przestrzeni, statków w przestrzeni powietrznej i sposób działania poszczególnych organów związanych z nawigacją w przestrzeni powietrznej. I one mówią między innymi, że decyzje o lądowaniu lub zakazie lądowania, to jest dokładnie tak sformułowane, jak ja teraz to mówię, wydaje kontroler lotu. On o tym rozstrzyga. On o tym rozstrzyga. Co więcej, przepisy te mówią też, że kontroler lotu nie ma prawa słuchać decyzji zwierzchników co do tego, czy nakazać, czy zakazać lądowania. On ją podejmuje w oparciu o ustalenia przede wszystkim dotyczące warunków, jakie panują na lotnisku i komunikacji z załogą samolotu, który ma lądować. Żadna zewnętrzna ingerencja nie jest dozwolona i nie jest to domniemanie. To jest przepis bardzo sztywno regulujący te rozstrzygnięcia, regulujący te decyzje, regulujący ten sposób zachowania. A więc dlaczego Plustin, kto taki był, kto mógł sprawić, że Plustin złamał ustawę, złamał prawo rosyjskie? A powtarzam państwu, różne rzeczy się w Rosji zdarzają. To szeroki kraj, ale w państwie rosyjskim, w aparacie władzy nic się nie dzieje bez rozkazu. Nic się nie dzieje bez zezwolenia. Nic się nie dzieje, że tak powiem, bez myśli, bez konsekwencji, bez celu jakiegoś. Są w tej sprawie różne mniej lub bardziej wulgarne sformułowania, nie będę ich teraz tutaj przytaczał, ale można by powiedzieć, troszeczkę zmiękczając to sformułowanie, że rosyjski oficer nawet na stronę się nie udaje bez rozkazu. Powiedzenie jest bardziej dosadne, ale istota jest właśnie taka, czyli nawet czynności fizjologiczne podporządkowane są decyzji zwierzchnictwa. I koniec. Otóż kto taki musiał w tej Moskwie z nim rozmawiać, że on złamał ustawę? Musiał to być ktoś bardzo ważny. Dlaczego prokuratura nawet nie próbowała tego ustalić? Bo to, że prokuratura rosyjska się tym nie zajmowała, to jest oczywiste. I dochodzimy do momentu najbardziej straszliwego. Każdy z państwa może go sobie w domu zobaczyć.
to są trzy powtarzające się, trzykrotnie powtarzające się jedno zdanie czy równoważnik zdania, które jest po prostu tak przejmujące, że nie sposób na nim przejść do porządku dziennego. To są ostatnie sekundy, kiedy kontroler lotu, znowu Plusin, bo on prowadził na początku i prowadził sam koniec, mówi do kapitana Protasiuka: jesteś na kursie i na ścieżce. Jesteś na kursie i na ścieżce. Jesteś na kursie i na ścieżce. I tak mówi do sytuacji, w której Protasiuk się znajduje kilkanaście metrów nad ziemią. I sekunda później następuje katastrofa. Czyli tak mówi do momentu, kiedy już nie ma wyjścia. Dlaczego? Bo tu to nie ma wątpliwości. Oni byli naprowadzani na śmierć. Pytanie jest dlaczego? Pytanie jest, czy ten, kto to robił, rozumiał, co robi. Pytanie jest, czy działał z głupoty, na rozkaz, w jakimś celu. Tego nie wiemy. Ja nie mam zamiaru przedstawiać Państwu tutaj żadnych w tej sprawie hipotez. Ale to, że tak właśnie było, to dowiemy się. Wszystkiego się dowiemy. Ale to, że właśnie tak było, że oni nie mieli szans się uratować, chociaż próbowali w ostatnich sekundach. Przecież ten ciąg do góry był właśnie jakąś taką dramatyczną, niebywałą, a rzeczywiście polską, szaleńczą, ale i niesłychanie odważną próbą ratowania całej załogi, ratowania prezydenta, ratowania wszystkich, którzy tam byli w tym samolocie. I znowu pytanie, bo powtarzam, oni byli prowadzeni tak, że nie mieli szans z tego wyjść. W ostatnich sekundach próbowali się uratować. I wiecie, co się stało. W tym momencie, przynajmniej takie jest świadectwo, tak wynika z relacji, w tym momencie silniki siadły. Dlaczego? Jak mówi jeden ze świadków, relacjonuje jeden ze świadków, nastąpił po dodaniu gazu, po ryku samolotu, który dodał gazu. Jeden z nich nawet mówi, że ten uderzenie pędu powietrza, a stał niedaleko, było tak wielkie, że przewróciło go na plecy. Drugi z nich mówi, nastąpił oślepiający błysk, a następnie silniki zgasły. Co się stało? Dlaczego to się stało? Tego rzeczywiście nie wiemy. To musi być wyjaśnione i to może być wyjaśnione. To może być wyjaśnione. Są różne przesłanki, które trzeba brać pod uwagę. Ja nie twierdzę, żeby było jasne, mówię to naprawdę serio i nie mówię to w formie pewnej figury retorycznej, że meldunek, który nadszedł do służby lotniczej na 12 godzin przed startem, 9 kwietnia, o tym, że jest przygotowywany zamach na jeden z samolotów krajów Unii Europejskiej, że on dotyczył tego samolotu. Nic takiego nie twierdzę. Ale twierdzę co innego. Ale twierdzę, że ten meldunek nie doprowadził do żadnych działań ze strony służb, które były powołane do tego, żeby chronić prezydenta. Żaden funkcjonariusz BOR-u, żaden szef BOR-u, nikt nawet nie pomyślał o tym, że w związku z tym trzeba by jednak sprawdzić, co się dzieje na tym lotnisku w Smoleńsku. Jak Państwo wiecie, tam przed przylotem prezydenta nie było nawet, że tak powiem, oglądu, nawet wizji lokalnej. Oni nawet nie sprawdzili, jak ten pas wygląda, jak ta wieża wygląda, nic. Po prostu ich tam nie było. Dlaczego ich tam nie było? Oni tam nawet polecieli. Ale strona rosyjska, przedstawiciele strony rosyjskiej zachorowali. Zachorowali, po prostu funkcjonariusze rosyjscy zachorowali, więc naszym nie wypadało, nie zostali wpuszczeni na lotnisko i tak przeszli do porządku dziennego nad tym, prawda? No bo cóż to prezydent, co to ma za znaczenie? Trochę ironizuję, ale po prostu sposób przechodzenia do porządku dziennego, lekceważenia bezpieczeństwa prezydenta, lekceważenia bezpieczeństwa elity państwa polskiego, z jakim mieliśmy i mamy po dzień dzisiejszy do czynienia, po prostu pokazuje, jak rządzący lekceważą w ogóle samo państwo polskie, samo istnienie państwa polskiego.